Witam serdecznie, Joker. Witam serdecznie. Szczerze mówiąc i powiem to otwarcie, dwóch zawodników, których ogromnie szanuję, ogromnie lubię, spotyka się ze sobą. Nie pytam o podłoże konfliktu, konflikt jest gdzieś, coś krąży w powietrzu, ale nie mówmy o tym. Wymarzony rywal teraz na ten etap twojej kariery w Grądzie? Czy po prostu wyszło jak wyszło? Nie ma żadnego konfliktu, panie Tomku, to jest tak, kurde, wszystko jakoś tak nadmuchany balonik i po prostu nie rozmawiamy ze sobą i to jest wszystko. A że tak zostało to wykreowane, no to już jest inna sprawa. Dla mnie to jest po prostu kolejny sprawdzian, kolejny test na Grądzie. Ja też, kurde, wiem, po co tutaj jestem, ale wiem, do czego zmierzam, a że ta walka jest jeszcze, że tej walce dodaje pikanterii to, że jest eliminatorem do pasa, no to samo w sobie jest ekscytujące. Słuchaj, ludzie widzą w tobie przyszłego mistrza, człowieka, który może zatrzymać Don Diego, różnie ciebie sytuują. Miałeś twardy start, mogę powiedzieć, w Grądzie, już gdzieś odrobiłeś pewne elementy, ale jednak Sebastian jest tu troszeczkę dłużej i zna te wszystkie niuanse. Nie obawiasz się, że coś może cię zaskoczyć jutro? Znaczy, obawiam się. Na pewno jestem przygotowany na wszystko. Nie obawiam się niczego, bo jestem przygotowany na wszystko, tak jak mówię. I tak to jest w tym sporcie, że wchodzimy, jeden wygrywa, drugi przegrywa. To nie jest, nie ma, tutaj nie ma głaskania się po plecach. Tu wychodzimy i jest twarda walka od początku do końca. Każdemu zależy, każdy ma jakieś marzenia, każdy ma jakieś cele, każdy do nich dąży. Wygra ten, co jest bardziej nieustępliwy w tym. Jak przygotowania w ogóle u ciebie poszły i jak ty jesteś, w jakiej formie fizycznej, jeśli chodzi o akurat o ten cykl treningowy, o te przygotowania, czy wszystko przebiegło tak, jak sobie wymarzyłeś, założyłeś i udało się zrealizować, powiedzmy, te 100% planu treningowego? Tak, przygotowania przebiegły bardzo fajnie. Całe pod względem technicznym trenowałem z Michałem Jarlińskim. Z Tomaszem Straszewskim trenowałem trening motoryczny, no i bardzo fajnie ten okres przepracowany został. Wiadomo, że jeszcze jest dużo roboty, dużo do trenowania. Ja też mam świadomość, że już tą jedną nogą jestem w walce z Mateuszem, więc też, kurde, to tempo będę starał się podkręcać, bo jeszcze dużo tego zapasu treningowego jest, ale forma jest niezła. To jest dobry dla ciebie, powiedzmy, moment, że jesteś tu w walce na gołe pięści. Nie jesteś rozbitym zawodnikiem. Jesteś zawodnikiem, który może sporo zaoferować też Grądzie. Jak siebie sytuujesz teraz w Grądzie? Faktycznie czujesz, że to jest ten twój top moment? Czy tak jak powiedziałeś, jeszcze są gdzieś rezerwy? Są rezerwy, ale to są rezerwy do tego, żeby ze spokojną głową zdobyć pas i jeszcze później, żeby go utrzymać, prawda? To do tego są rezerwy. A czy kurde, jaką wartość do Grądy wnoszę swoją osobą, to już chyba, kurde, nie mi to oceniać, prawda? Ja wychodzę. Jesteś chyba zadowolony z tej popularności, bo powiem ci szczerze, niewielu zawodników gdzieś ma tak dobrą prasę. Wszyscy pytają, Joker, da radę, nie da rady, jak to w ogóle wygląda? Fajny chłopak się pojawił, wszyscy gdzieś tutaj dyskutują. Ja, wiesz, bardzo, ostatnio jak rozmawiałem o Grądzie, to w twoim kontekście, wszyscy pytali się o ciebie. No, wszyscy dyskutują, jedni gadają tak, drudzy gadają tak. Ja za bardzo na to nie zwracam uwagi. Fajnie, że to wszystko idzie takim tempem, swoim tempem, swoją stronę, ale ja mówię, ja tak staram się nie rozpraszać poboczymi rzeczami, staram się skupiać na swoich celach i to mi dodaje najwięcej siły tak naprawdę. Co może być takiego zaskakującego w warsztacie Sebastiana od tego czasu, kiedy gdzieś razem jeszcze zdarzyło wam się trenować, a w międzyczasie on się tutaj do tej Grądy implementował, przystosowywał, wywalczył tutaj swoją pozycję też. No, Sebastian jest na pewno nieustępliwym zawodnikiem, idzie do przodu, jak trafi, to jak czuje krew, to idzie za ciosem, no i to jest też jego atut. Cóż, no, ja mu życzę dużo zdrowia po prostu. Słyszałem to już dzisiaj raz. Powtarzasz to bardzo często, więc zakładam, że nie będzie to walka, w której będziecie cokolwiek ustępować, kalkulować, tylko będzie po prostu jadka, tak? No, powiedzmy, że jadka. Bo to też nie chodzi trzeba o to... Trzeba zachować głowę? Tak, trzeba zachować zimną głowę, nie chodzi o jakiś tam pokaz jakiejś chaotyczności, jakiejś, kurde, tam nie wiem, jakiegoś poniesienia się emocji czy coś. Po prostu trzeba zrobić robotę ze swoimi umiejętnościami ładnie, technicznie i wszystko będzie dobrze.
Widziałem, że brat jest, wspiera cię jak zawsze, cała ekipa, rodzina. Kto jeszcze ewentualnie ci tutaj jutro przyjedzie kibicować? Brat jest, drugi brat jutro przyjedzie kibicować na trybuny. No przyjadą też przyjaciele, najbliżsi tak naprawdę. Moi przyjaciele przyjadą i tak to będzie jutro, prawda? Zadowolony, że jedna walka, że nie trzeba gdzieś tam w turnieju się przebijać, że skupienie jest tylko na jednym rywalu? Ja tu przyszedłem właśnie z tego względu od razu do turnieju, żeby ten turniej mieć za sobą, prawda? Teraz inaczej się podchodzi do tych pojedynczych walk, ale tak jak pan powiedział wcześniej, już ta klasa sportowa wzrasta w Grądzie i te walki będą też coraz cięższe, więc nieraz taka jedna walka potrafi być cięższa niż cały turniej, prawda? Więc spoko, tak. Już ten etap przejścia i tego zrozumienia, bo czasami, ja wiem, że ty walczyłeś wcześniej na gołe pięści, bo pamiętam, byliśmy chociażby na krwawym sporcie, ale tu jest troszeczkę inaczej i te uderzenia, to wszystko gdzieś jeden błąd i nagle uginają się nogi. Pamiętasz z pierwszego swojego debiutanckiego pojedynku tutaj, masz już to wszystko odrobione, już gdzieś głowa na tyle zaadoptowała się, że możesz powiedzieć o sobie, jestem gromdziarzem. Tak, dokładnie. Jestem na pewno gromdziarzem z krwi i kości. Tamten błąd został przepracowany bardzo dokładnie i dobitnie. Ja po prostu za bardzo chciałem boksersko wejść w pojedynek, a to nie jest na tej zasadzie zbudowane. Damian Kiwior też tu chciał wejść boksersko poprzednim razem i wyglądał jakby po prostu tarcza. My nawet o tym rozmawialiśmy razem wspólnie i mieliśmy takie same odczucia. On też z ringu amatorskiego i ja też również z ringu amatorskiego i wcale się nie dziwię, że podeszliśmy do tego tak samo, prawda? Ale teraz już jesteśmy mądrzejsi o doświadczenie i co? No i oby w zdrowiu kończyć te walki po naszej myśli, prawda? Sentencja jutro, Boże, nie pomagaj mi ani jemu, tylko patrz co się będzie działo. Nie, ja właśnie to zawsze z Panem Bogiem w serduszku, żeby tylko mi nie pozwolił upaść, a resztę zrobię sam. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, powodzenia. Dziękuję.